Jedno ziarnko piasku i kiedy dojdzie na szczyt ślęży, to nastąpi koniec świata. Jest ciekawa historia o tym, jak słońce wschodzi i jest to również historia związana tutaj z Górą Ślężą. Tutaj panował przez wiele lat właśnie kult słońca, to też znaki solarne, które symbolizują słońce, są umieszczane na rzeźbach kultowych. I legenda była taka, że aby słońce wzeszło, to człowiek musiał codziennie wwozić je na wozie na szczyt ślęży. No i kiedy ono zachodziło, to znaczy, że on już je zwoził. I tak sobie ludzie wyobrażali wschód słońca. I tą legendę również wykorzystałam do powstania, do zrobienia, zrealizowania pracy. No uważam, że jest to bardzo ładna legenda, ciekawa. Jest to góra, no, która ma ze sobą wiele tajemnic, legend. Jest uważana jako góra bogów, starodawnych wierzeń, mitów. Zna pani jakąś legendę związaną ze ślężą? Tak, znam. O żywej wodzie. Znajdowała się kiedyś ona na szczycie ślęży i ona miała magiczną moc, która uzdrawiała ludzi jeżeli ktoś był chory praktycznie niewyleczalnie, to wtedy śmiałkowie wyruszali po tą wodę, aby uzdrowić kogoś lub samego siebie. Jednak czyhały różne niebezpieczeństwa w drodze na ślęże, na szczyt ślęży. Bo jeżeli chodzi o te kręgi, to jest to sytuacja bardzo przypominająca to, co dzieje się w starożytnej Grecji. To bardzo przypomina Olimp. Tego rodzaju kultowe kręgi nazywamy amfiktionami, to znaczy były to kręgi, które budowała każde z plemion osobno, ale wszystkie w pobliżu siebie i w obrębie tych kręgów powinna znajdować się świątynia, w obrębie tych kręgów powinny znajdować się skarb plemienny i powinno się znajdować jeszcze wiele budowli, o których po prostu nie wiemy, łącznie prawdopodobnie z niektórymi pochówkami ważniejszych osób. To uroczysko jest jednym z trzech. To akurat jest najłatwiej dostępne. Dwa pozostałe dzisiaj znajdują się już w miejscach niezmiernie ciemnych, bardzo mocno zalesionych. Nie są tak dobrze wyeksponowane jak właśnie to. To jest najstarsze miejsce, najstarsze uroczysko kurhanowe z pomiędzy wszystkich pól kurhanowych, jakie się znajdują w rezerwacie archeologicznym Będkowice. I datuje się najstarsze pochówki na przełom II i III wieku. No, w zasadzie na tych ziemiach biały człowiek był pierwszym człowiekiem, bo nie odkrywano tutaj w zasadzie wielkich śladów jakichś poprzednich form człowieka. Pierwsze ślady stałych zamieszkiwań dają już formy człowieka białego. Na terenach polskich w zasadzie nie odkryto żadnego grobu, żadnego miejsca, które byłoby związane z człowiekiem przed epoką właśnie indoeuropejskich plemion na tych terenach. Ulubionym zajęciem Słowian było rolnictwo, pasterstwo i bartnictwo. Znali pług, umieli wypiekać chleb, wyrabiać płótno i sycić miody. Przywiązani do siedlisk i rozmiłowani w życiu spokojnym, do wojny skłonności nie mieli. Rozwój pojęć religijnych, wiara w nieśmiertelność duszy, osiadłość w wioskach, upodobanie w życiu rodzinnym i zajęciach spokojnych, prawdopodobna znajomość pisma obrazowego, uprawa przemysłu domowego i sztuki świadczą o znacznym stopniu oświaty Słowian pierwotnych.
Wspólność kultury szczepy słowiańskie ku sobie zbliżała, lecz nie zdołała wytworzyć z nich większych skupień, to jest państw. Jeżeli chodzi o kulty słowiańskie, one są zapomniane z dwóch różnych przyczyn. Z tym, że bardziej tutaj ja wyrażam swoje osobiste zdanie, no na podstawie obserwacji. Z jednej strony powroty do jakichkolwiek pogańskich kultur Słowian, no są nie na miejscu ze względu na to, że Polska przynajmniej statystycznie jest krajem w 98% katolickim, albo może nie tyle katolickim, co z różnych odłamów chrześcijańskim. I preferowanie wszelkich kultów pogańskich jest tutaj raczej nie na miejscu. Było kilka takich inicjatyw, w zasadzie czysto z etnologicznego punktu widzenia, przywrócenia kultów słowiańskich. Nawet ktoś tutaj zakładał takie towarzystwo neopogańskie, czy może nie tyle neopogańskie, co prasłowiańskie, no ale pod różnego rodzaju presją zrezygnowano z tego. A druga rzecz, kult słowiański na ziemiach dolnośląskich, no z różnych punktów widzenia bywa niewygodny, ponieważ ziemie śląskie oczywiście w zupełnie późniejszych czasach, czyli biorąc pod uwagę wiek XIV-XV, były zaludniane kolonizacją niemiecką. Ta kolonizacja niemiecka nasiliła się po najazdach mongolskich, bo Mongołowie rzeczywiście zostawiali tutaj ziemię i niebo. I zaczęła się tutaj z kolei już typowa kolonizacja pruska, a potem germanizacja tych ziem, bardzo nasilona w pierwszych latach wieku XIX. I Niemcy, wychowani tutaj przez kilka pokoleń na tych ziemiach, uważali te ziemie śląskie za ich ziemie rdzenne. Ponieważ dzisiejsza polityka oparta jest na różnego rodzaju sentymentach, a oprócz sentymentów na dużych pieniądzach i dla własnej wygody i tak zwanego niedrażnienia kontrahentów, pewne elementy są zapominane. Świątynia słowiańska w zasadzie została zburzona jeszcze w czasach początków panowania Chrobrego, kiedy ziemie śląskie były wprowadzone jako część państwa Piastów. Ta świątynia słowiańska odbudowała się później w czasie tak zwanego buntu pogańskiego za czasów Mieszka II i wspominana jest w kronikach czeskich i w kronikach niemieckich jako funkcjonująca i duża. Można przypuszczać, że ze względu na zasięg kultu bogów słowiańskich na Ślęży, jest to świątynia porównywalna obszarowo do świątyni Trygława na Arkonie, na dzisiejszej Rugi, czy też do wolińskiej świątyni Światowita. A więc świątynia duża, no, powierzchnia samej Ślęży to jest około 20 hektarów. I znajduje się tam ślady zabudowania całej tej przestrzeni, a więc możemy stwierdzić, że był to rzeczywiście ogromny kompleks. Czy jest możliwe, że pod kościołem właśnie jest ta świątynia, której pan szuka? Miejsce centralne tego kręgu jest całkiem możliwe, że tam ono się znajduje. Ale to jak gdyby jest jeszcze za wcześnie. My dopiero jak gdyby dotykamy tego wału kamiennego, który został bardzo dobrze zachowany w postaci takiego depozytu, bo on został bardzo szybko zasypany. I dzięki temu wiemy, jak budowano te wały, to znaczy, że były one spajane spoiwem w postaci lessu. A co jest pod spodem, to dopiero okaże czas i badania dalsze. Ja jestem tutaj bardzo szczęśliwy, bo wszystko, na co natrafiamy, to jest 1000 razy więcej, niż się spodziewałem. To znaczy, rozpoczynając tutaj badania, byłem przekonany, że na niewiele natrafimy i że tu będzie raczej pustka spowodowana pracami budowlanymi z XVII wieku, z końca XVII wieku i że tutaj niewiele będzie. Natomiast i zarówno te konstrukcje kamienne związane z zamkiem średniowiecznym, jak ten wał, a szczególnie ta rzeźba,
musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli ona rzeczywiście